My jako przedsiębiorstwo społeczne wymyśliliśmy sobie taki projekt, ponieważ ja się wspinam od 2 lat i jakby brałam udział w różnych eventach i też widzę, jak duży wymiar terapeutyczny i rehabilitacyjny ma wspinaczka dla osób z niepełnosprawnością. No i wszedł mi do głowy taki pomysł, zrobiliśmy projekt Integrowanie przez Wspinanie, który jest finansowany ze środków budżetu województwa, ze środków Państwowego Funduszu Osób Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu mogliśmy zorganizować takie zawody, które pokazują, że można walczyć ze swoimi barierami, ale też przede wszystkim trochę zaszczepiają ten bakcyl wspinaczki pośród osób z niepełnosprawnością, bo nie zawsze wiemy, że możemy. No właśnie, bo mówimy o osobach z bardzo różnymi niepełnosprawnościami. Myśląc ścianka wspinaczkowa, myślimy, że to jest mega trudne i że w ogóle nie wszyscy dadzą radę, a tak naprawdę wystarczy spróbować i sprawdzić siebie, w odpowiedni sposób podejść do tematu, czy czasem więcej razy powtórzyć, spróbować i wtedy wychodzi, że się da. No mamy osoby z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną, no z różnymi swoimi dysfunkcjami, czy też porażeniem jakiejś części ciała, no ale walczą. Ja też mam doświadczenie z osobami akurat gdzieś tam ze Śląska, z Krakowa, które jeżdżąc na wózku na ścianie się wspinają. Zawody wspinaczkowe dla niepełnosprawnych. Dla nas również to były ogromne emocje. Po raz pierwszy bierzemy udział w takiej imprezie. Mieliśmy 2 kategorie. Kategorię wspinaczki na czas i kategoria wspinaczki na trudność, więc wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj się zjawiły, brały udział w tych zawodach. Tak jak powiedziałem, wielkie emocje, wspaniała rywalizacja, zwłaszcza, że są to osoby z dysfunkcjami, czyli osoby chociażby niedowidzące, osoby niewidzące, także my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem sprawności, zaangażowania tego wszystkiego, co tu się dzieje. Jestem osobą niewidomą i osobą dość niską, ponieważ mierzę 1,50 m, co mi dzisiaj troszeczkę utrudniało wspinaczkę. Miałam regularne treningi. Trenowałam w sekcji w klubie sportowym Zerwa, ale w tym roku wakacje treningów nie było, więc troszeczkę tak z marszu dzisiaj. Co czułam? No przede wszystkim chciałam się dobrze bawić, ale też wchodząc na ściankę chciałam po prostu wygrać. Chwyty, które są widoczne dla osoby w pełni sprawnej, ja po prostu muszę wyczuć różnymi częściami ciała, a to kolanem, a to udem, a to biodrem, a to dłonią, więc to wszystko, co jest widoczne, ja po prostu wyczuwam częściami ciała. Jakie jest właśnie podejście instruktorów, bo często wychodzimy w góry my pełnosprawni i wiemy, jak te góry nas przerażają, a dopiero co, jak to jest istotne i ważne dla osób z niepełnosprawnościami, by te bariery pokonywać. Dlatego Super Ideum jest organizacja takich zawodów, bo te osoby mogą również zobaczyć, że i zajęcia na ściance wspinaczkowej, i ścianka wspinaczkowa, i góry są dla wszystkich. Oczywiście trzeba do tego się troszkę przygotować, natomiast jak ja patrzę tutaj na zaangażowanie i sprawność niektórych zawodniczek i zawodników, to jestem pod wrażeniem no niesamowitym i jestem przekonany, że spokojnie sobie w górach by poradzili, zwłaszcza jak się okazuje, że to jest również dla niektórych spełnienie marzeń, bo niektóre osoby, ja byłem świadkiem takiego wywiadu, takiej rozmowy, że któryś z zawodników powiedział, że to były jego marzenia, które się dzisiaj spełniły, że on sobie to właśnie wymarzył, żeby na takiej ściance kiedyś się powspinać. To naprawdę jest wspaniała rzecz. Słyszałem, że niektórzy tu się wybierają ponownie na ściankę wspinaczkową. Jak to jest ważne dla środowiska twoim zdaniem, tego typu spotkania, tego typu zachowania, tego typu mierzenie się z własnymi słabościami? Tutaj są w znacznym stopniu osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz psychicznie, z tego co zdążyłam zauważyć. I dla nich jest bardzo dużą radością, że mogą zrobić coś, czego nie są w stanie zrobić na co dzień. Większość osób, które tutaj można zobaczyć, to są osoby, które tak naprawdę wspinają się po raz pierwszy, więc to jest dla nich coś nowego, ale czerpią z tego, jak widać, ogromną radość. Ilu uczestników jest w tym dzisiejszym wydarzeniu i z jakich ośrodków? Dzisiaj mamy 30 uczestników na liście, są to warsztaty terapii zajęciowych Opole, są to środowiskowe domy samopomocy, warsztaty z Olesna, Nowego Uszowice, Kluczbork, także właściwie każda strona województwa do nas dotarła, Krapowice i też Opole.